Takiej inwestycji sportowej na Dolnym Śląsku jeszcze nie było. Na Polanie Jakuszyckiej powstał nowoczesny stadion i strzelnica biathlonowa. Tutaj dostępnych jest ponad 90 km tras wypoczynkowych i rekreacyjnych do narciarstwa biegowego, a także boiska do piłki nożnej, basen oraz ścianka wspinaczkowa. Z ośrodka mogą korzystać wszyscy chętni, zarówno zawodowi sportowcy, kadry narodowe, jak i amatorzy. Polana Jakuszyckie jest wyjątkowa, to jest wyjątkowy mikroklimat, ale w tym obiekcie mieści się i pływalnia, i sala gimnastyczna, i boisko, i coś, co jest wyjątkowe i chyba niespotykane, albo w niewielu miejscach na świecie jest inkubator sportowy, który stwarza warunki hipoksji, a więc będąc tutaj możemy stworzyć takie warunki, jakie są wysoko w górach. Dolnośląskie Centrum Sportu to raj do uprawiania sportów przez cały rok. Dzisiaj mamy obiekt taki, który naprawdę może nam pozazdrościć cały świat. Ja tylko się cieszę, że są ludzie, którzy naprawdę chodzą, wręcz deptają za tym, żeby takie obiekty powstawały, żeby ten sport cały czas się rozwijał. Chciałbym podziękować panu premierowi i rządowi za wsparcie tej inwestycji, bo ponad 35 milionów w tej chwili, ale są dalsze deklaracje wsparcia tej inwestycji, bo bez tych pieniędzy, które przeznaczył rząd, na pewno byłoby nam bardzo trudno ten obiekt zrealizować. To jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Bardzo się z tego cieszę, że będziemy mogli rozwijać nasze znakomite talenty, że będziemy mogli tutaj wykorzystywać ten ośrodek do tego, aby przyszłe pokolenia sportowców cieszyły nas swoimi sukcesami. Jest to idealna arena do organizacji zawodów światowej rangi. Stoimy w miejscu, w którym spełniają się marzenia. Marzenia wielu pokoleń. Miłośników sportów zimowych. W tym miejscu chciałbym przywołać postać Juliana Gozdowskiego, który to właśnie zachęcił Urząd Marszałkowski do tego, żeby sfinansowało tę inwestycję, tę przepiękną inwestycję. Wiemy dobrze, że bez wsparcia Urzędu Marszałkowskiego, środków rządowych nie udałoby się tych marzeń spełnić. Myślę, że już w niedługim czasie będziemy mogli tutaj kibicować i trzymać kciuki za najlepszych zawodników świata, ale to, co dla mnie jest bardzo ważne, to deklaracja marszałka, że z tego miejsca, z potencjału tego zaplecza będą mogli korzystać uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Poręby, stowarzyszenia, kluby. I to jest bardzo ważne, że my jako mieszkańcy powiatu karkonoskiego, którzy kochamy Polanę Jakuszycką, uprawiamy tu sport, uprawiamy tu rekreację, będziemy mogli korzystać z tego miejsca. Ta inwestycja była wyczekiwana przez pokolenia. Na ten moment jest to pierwszy obiekt w Polsce, który może ubiegać się o licencję A w Międzynarodowej Federacji Biathlonu. Ta licencja otworzy nam drogę do organizacji imprez na najwyższym szczeblu. Pucharów Świata, Mistrzostw Świata. Już w styczniu 2024 roku organizowane będą tutaj Mistrzostwa Europy Juniorów w biathlonie. Przy Dolnośląskim Centrum Sportu znajdują się parkingi dla autobusów i kilkuset samochodów, ale co najważniejsze, tu dojechać można także pociągiem. Co roku obserwujemy, że z tego połączenia korzysta coraz więcej turystów. Na stałe wpisało się one już w siatkę połączeń kolejowych transgranicznych obsługiwanych przez Koleje Dolnośląskie. Nowoczesne centrum powstało w wyjątkowej lokalizacji, a to wszystko ze względu na mikroklimat. Położona jest ona na wysokości 886 metrów nad poziomem morza, ale panują tutaj warunki zbliżone do tych, jakie występują nawet dwa razy wyżej. Na Polanie śnieg zalega nawet około 150 dni w roku. Trudno więc wyobrazić sobie lepsze miejsce pod budowę ośrodka do uprawiania sportów zimowych.